Można? Słucham pana redaktora. Panie prezydencie, pytanie o Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich. Spotykamy się dziś w sprawie izby administracji, którą próbuje się przenieść po cichu do Gorzowa. Ale więc ja jeżeli pan chciał na ten temat. Pytam o ZZUM, czy panie redaktorze, kiedy pan dowiedział się po raz pierwszy o tej sytuacji? Panie redaktorze, dzisiaj rozmawiamy na temat tego, że ktoś wpadł na pomysł, aby przenieść Izbę Administracji do Gorzowa. Ja pytam pana o ZZUM, to znaczy kiedy dowiedział się pan o problemach ZZUM i śmierci księgowej? Pan ma nasze stanowisko, jest to bardzo smutna historia. W związku z tym kondolencje dla rodziny i czekamy na rozwój wypadków. Będziemy współpracować. Kiedy się pan o tym dowiedział, bo pan złożył kondolencje 3 tygodnie po pogrzebie. Redaktor spróbuje pozwolić mi dokończyć zdanie, więc jeszcze raz powtórzę. Kondolencje dla rodziny. Składamy wysokie ubolewanie, bo jednak jest to tragedia, która się wydarzyła. I panie redaktorze, kiedy się pan o tym dowiedział? Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę. Oficjalne stanowisko pan dostał. Będziemy współpracowali z prokuraturą. Prokuratura do dzisiejszego nie zwróciła się do urzędu w żadnej kwestii dotyczącej tej sprawy.